Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w środę 13 września 2023 roku. A no cóż, zrobiłem to nagranie w porannych dzisiejszych godzinach, wrzuciłem na YouTube. Okazało się, że ustawienia były przestawione, no i nagranie było bez głosu, więc zrobię je ponownie. No i fajnie, może tak miało być. Może akurat w tamtym nagraniu nie padły jakieś słowa, które może padną w tym nagraniu. No, Bozia czuwa. Więc tak, po dłuższej przerwie, bo ponad 2 miesiące czasu, gdzie po prostu no, nie oglądałem kanału Alberta Zalewskiego Protestantyzm to ignorancja. Nie komentowałem też tam. Wczoraj rano akurat obejrzałem nagranie, które zrobił Albert, tam odnośnie kanału Żyjesz tylko raz, wykazując tam jakieś błędy w tych głoszonych naukach przez pastorów. No, z pewnymi rzeczami się też nie zgodziłem, więc napisałem mój komentarz. No, gdzie nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że aż tak się rozwinie i będzie tak dużo komentarzy, prawda? Więc żeby już nie przedłużać, przejdźmy do tych komentarzy. Tytuł nagrania, jak z pewnością zauważyliście, jest Rozum czy ślepa wiara? Rozum czy ślepa wiara? No i szczerze mówiąc, to nagranie powstaje ze względu bardziej na komentarz Hercia, który tam się pojawił. Bo po prostu w moim ostatnim komentarzu po prostu no, został wykonany szachmat dla Hercia. Po prostu no, został, jak to się mówi, trafiony, zatopiony. No ale dobrze, przejdźmy do tych komentarzy, bo one są bardzo ciekawe i pokażą po prostu. Bo zresztą ja wiem, nikogo już nie dziwi przecież, że w kościele rzymskokatolickim tyle co jest powiedzmy doktryn, tych dogmatów, których ludzki umysł nie jest w stanie zrozumieć, przepycha się tak zwaną wiarą. Jeśli czegoś nie możesz zrozumieć, to przyjmij to na wiarę. No i dlatego katolicy parafianie przyjmują na wiarę pewne rzeczy, poprzez których potem dopuszczają się różnego rodzaju bałwochwalstwa, właśnie dlatego, że klękając, modląc się przed różnymi figurkami, obrazami, no oni wierzą, że to, co czynią, jest dobre, no bo przecież przyjęli na wiarę to, co usłyszeli na lekcjach religii, na lekcjach katechezy, na kazaniach, na mszach w kościele, prawda? I oni zamiast przyjąć pewne rzeczy rozumnie i rozważyć, czy rzeczywiście te nauki, które są w kościele rzymskokatolickim, czy one rzeczywiście są zgodne z nauką apostołów Jezusa, no to przyjmują wszystko na wiarę, jak leci, prawda? A przecież wystarczyłoby wziąć Biblię do ręki i otworzyć tylko Księgę Mądrości Syracha, gdzie pięknie tam jest właśnie opisane to bałwochwalstwo, które dokładnie wypisz, wymaluj, ma w tak zwanych kółkach maryjnych, w tej tradycji, właśnie odnośnie kultu maryjnego. Całe to bałwochwalstwo, które ma miejsce, te noszone albo obnoszone te w lektykach duże obrazy i figury Matki Bożej, prawda, kołysanie, to wszystko już miało miejsce i to wszystko jest w Księdze Mądrości Syracha opisane. I gdyby parafianie katolicy czytali przynajmniej chociaż tą księgę, to dostrzegliby, w czym biorą udział, w jakim bałwochwalstwie.
Dobrze, już nie przedłużając, bo nie to, nie Księga Mądrości Syracha jest akurat tematem dzisiejszego nagrania. Tematem dzisiejszego nagrania są komentarze, które pojawiły się pod moim komentarzem i no, które chciałbym tutaj pokrótce pokazać i coś jeszcze od siebie dodać. Więc zaczynamy. Jazdę bez trzymanki. To jest niepotrzebne. Idziemy do tutaj nagrania Alberta i do komentarzy. Więc tak, mój komentarz, bo oczywiście Albert tutaj mówił o tym, że Jezus Chrystus pokonał śmierć, prawda? Śmierć została ponoć pokonana przez Jezusa Chrystusa. Głowa węża oczywiście została zmiażdżona według tego, co pisze w Księdze Rodzaju, prawda? Tam w 3 rozdziale. Po tym jak na dywanik wziął sobie stwórca Adama i węża, przepraszam, Ewę i węża, parę kochanków, cudzołóżników, no bo Ewa była, wiadomo, żoną Adama, więc wziął sobie na dywanik tych grzeszników i po prostu powiedział, że do węża, znam tą historię, do węża powiedział, że wprowadzam teraz nieprzyjaźń pomiędzy wasze potomstwo, tak? No, wprowadzam nieprzyjaźń w potomstwo między twoim potomstwem, mówi do węża, a twoim potomstwem, mówi do Ewy, prawda? I mówi potomstwo węża, twoje potomstwo Ewa ugryzie w piętę, ale twoje potomstwo Ewa, potomstwu węża, zmiażdży głowę. No i teraz dlatego napisałem taki komentarz. No, tak w skrócie, brednie. Nic kompletnie się nie zmieniło. Człowiek umiera tak samo jak umierał, a zło się panoszy tak samo jak się panoszyło. A gdzie ta zmiażdżona głowa węża? Możesz, Albercie, ją pokazać? 67 odpowiedzi. No rano jak nagrywałem było 66, więc prawdopodobnie być może zobaczymy, kto tam się odezwał. Ja przypuszczam, że pewno miał coś do powiedzenia Herciu, no bo to jest szachmat dla Hercia. Ale zobaczymy, czy odgadłem. Więc czytamy te komentarze, które się pojawiły tutaj. Grażyna Kasprzyk. Czyli według ciebie ofiara Jezusa nic nie zmieniła. No brawo, protestancie. Nie jestem protestantem. Wojtek Piec pisze. W tym przypadku Albert używa trybu czasu przyszłego, niedokonanego. To Adam Bartoszyński w swoim komentarzu twierdzi, że to już się dokonało i szatana nie ma. Pan Pogo. No dokładnie. Ofiara Jezusa nic nie zmieniła, bo nadal są wojny, choroby, katastrofy. Grażyna odpisuje. Płyciutko, pan Pogo. Zmieniło się. Najpierw trzeba wpuścić Jezusa do swojego życia, żeby życie zyskać i nieść miłość i życie. Jeżeli tego nie zrobisz, wojny, choroby i katastrofy, to mały pikuś ze stratą zbawienia własnej duszy. No i pan Pogo odpisuje tutaj Grażynie. Nic kompletnie się nie zmieniło i proszę nie mydlić mi oczu wpuszczeniem Jezusa do swojego życia. No i tutaj oczywiście przyznałem rację. Tutaj Wojtek mnie wita. No i wchodzi do akcji Astrefl kanału Alberta Artur Kądzioła. A co miało się zmienić, jeśli zraniona natura daje o sobie znać? No to tutaj na ten komentarz odpowiada... przeczytam dalej. Ja odpowiadam jeszcze Grażynie. Poza Jezusem nikomu nie udało się zmartwychwstać w taki sam sposób. Żaden człowiek nie pokonał śmierci, która nadal ma władzę nad człowiekiem. Także ci, którzy wierzą w Jezusa, jakoś ich ciała rozkładają się w grobach. Nic się nie zmieniło. Artur Kądziała pisze, owszem, zło się panoszy, a ostatnio ze zdwojoną siłą atakuje Kościół Pana na wszelkie możliwe sposoby. A pan Pogo odpisuje do Artura, czyli zgadza się ze mną,
że ofiara Jezusa nic nie zmieniła. Artur pisze, nie zgadzam się, zmieniła to, w co akurat nie wierzysz. No ja tutaj piszę do Artura, basta z tymi bajkami, że Kościół jest atakowany przez zło. Prawda jest taka, że to zło jest w Kościele i atakuje ludzi. Przyjąłeś kłamstwo za prawdę, a prawdę głosisz jako zło. No i tutaj Grażyna do mnie pisze. Ciało trzymamy nowe po sądzie ostatecznym. Natomiast jeżeli Pana życie nic się nie zmieniło po Waszym nowonarodzeniu, to znaczy, że nie było u Pana żadnego nowonarodzenia w Chrystusie. Czyli źle się Pan nawrócił. No troszkę to dziwne z tym nawróceniem, no bo nawrócenie przede wszystkim, tak jak to widać najlepiej w kościołach protestanckich, ma w momencie chrztu. Poprzez przyjęcie chrztu i dobrowolne wyznanie wiary, którego brakuje w kościele rzymskokatolickim, bo niemowlęta, które są chrzczone, nie są świadome przyjmowanej wiary i nie są w stanie wypowiedzieć tego aktu wiary publicznie, prawda? I świadomie. No ale mimo to niemowlęta są chrzczone. No to i ponoć otrzymują przecież Ducha Świętego. Raz otrzymanego Ducha Świętego podczas chrztu niemowląt, no przecież nie można tego ducha utracić. Jak to się dzieje, że dorastające dzieci potem odchodzą na przykład od kościoła rzymskokatolickiego? No, wy piszecie, że najwidoczniej co? Nie mają Ducha Świętego. To co, wyprowadził się? W dniu chrztu był otrzymany? A potem co? Przez księdza otrzymuje niemowlę Ducha Świętego, a potem ten duch się wyprowadza? No ale dobra, czytamy dalej. Niektórych ciała nie rozkładają się w grobach i nie mówię to o towarzyszu Leninie. No i ja piszę do Grażyny. Jezus Chrystus, znaczy Grażyna jeszcze do mnie pisze. Jezus Chrystus po swojej śmierci krzyżowej wyprowadził dusze sprawiedliwych z otchłani i dał żyjącym nowe życie w jedności z Bogiem. Ja tutaj piszę do Grażyny. To, że ciała otrzymamy po sądzie ostatecznym, wiedzieli o tym Żydzi i przed przyjściem Jezusa. Wystarczy już czytać Stary Testament, że dobrze o tym wiedzieli Żydzi. A w Nowym Testamencie pisze to chyba, jeśli się nie mylę, w Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus rozmawia z Martą. Tam z Martą i z Marią, no, z tymi dwoma kobietami. Żydzi w tamtych czasach bardzo dobrze wiedzieli, że po zmartwychwstaniu otrzymają wszyscy nowe ciała. Także nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. No i tutaj pisze do Grażyny. Pani Grażyno, mowa była o rzekomym pokonaniu śmierci. Zmienia pani narrację. No i wchodzi do akcji drugi as kanału Alberta, as PIK, Barbara Chomącik. To, że Kościół będzie atakowany przez zło, czyli bramy piekła, zapowiedział już sam Chrystus. Zło walczy różnymi metodami, m.in. poprzez dywersję i sabotaż, którego dopuszczał się zawsze Kościół rzymskokatolicki. Okej. I Grażyna pisze do mnie dalej. Jeżeli dla Pana nic się nie zmieniło, to ducha chrześcijanina Pan nie ma. No, ja pierwszy raz słyszę o takiej nauce ducha chrześcijanina. Nie wiem, gdzie w naukach apostolskich coś takiego można wyczytać, no ale w kościele rzymskokatolickim można chyba. Czytamy dalej, ale tylko... Grażyna pisze, ale tylko zwierzyli. My mamy pewność, nie tylko wiarę, bo Jezus zmartwychwstał jako pierwszy. I Grażyna pisze, a dla Pana dalej nic się nie zmieniło. Nie, odnośnie tego, co Albert mówił w swoim nagraniu, dokładnie tak jest. Prawda? Nic się nie zmieniło. Albert twierdzi, że no przecież śmierć została pokonana. Ale... Dla kogo pokonana? Bo ja widzę, że śmierć została pokonana tylko przez i dla Jezusa. Koniec. Dla nikogo innego. Każdy inny, z wyjątkiem Jezusa Chrystusa, umiera i jego ciało, jak napisałem wcześniej, rozkłada się w ziemi.
Nikt w tym samym ciele nie zmartwychwstaje w ciągu 3 czy 4 dni. Więc się nic nie zmieniło. Pan Pogo pisze, Artur Kądzioła, zmieniło się coś, na co nie mamy dowodów, więc takie nauki są najlepsze. Głosimy coś, czego w żaden sposób nie idzie sprawdzić, więc skąd wiadomo, że to prawda, a nie sen wariata? No i tutaj ja piszę do Barbary. Prawda jest taka, że jest odwrotnie do tego, co piszesz. Artur pisze do mnie. Jeśli zaś chrześcijanin tego nie czuje, to oznacza, że przestał słuchać Ducha Świętego. Zaraz. No, człowiek powinien być po chrzcie prowadzony Duchem Świętym. Prowadzony. Nie, że ma coś słuchać. On ma być prowadzony Duchem Świętym. Chrześcijanin ma być prowadzony Duchem Świętym, a nie, że ma słuchać. Ale dobra, czytamy dalej. Barbara Chomącik do mnie pisze, opanuj się i zacznij myśleć. Zło nie walczy samo ze sobą, a kaka stale od wieków jest atakowany. Tak jakby kaka nikogo nie atakował, tylko ciągle kaka ktoś atakował. A kaka stale od wieków jest atakowany i nie atakują go dobrzy ludzie. Sposoby jego niszczenia są różne. Kiedy dozwolone jest zabijanie wierzących, szatan to czyni. Kiedy nie, to musi użyć innych metod, a bestia jest inteligentna. No i tu teraz katoliczka Jolanta Dawidziuk pisze tak do mnie. Nie będzie raju na ziemi bez raju w naszym sercu. A do Barbary Jolanta pisze tak. Nie zrzucaj wszystkiego na szatana. Spójrz, jak szybko ludzie łyknęli komunię na rękę. Tu Wojtek pisze. Dokładnie, tego nauczał także Budda. Jolanta pisze, Budda to ten, który adorował nicość. No i tutaj odpisuje Wojtek w niewłaściwym rozumieniu i ignorancji tak. Do mnie Barbara pisze do Jolanty. Uważasz, że wszelkie próby zniszczenia wiary i KK pochodzą od ludzi? No i tu Jolanta do Barbary pisze, są 3 rodzaje pokus człowiek, świat i diabeł. Potem Jolanta pisze do Barbary. Krótko i zwięźle, podoba mi się. No tu wymiana buziaczków, Barbara do Jolanty. To z braku czasu pracuje. No tak, no bo Barbara, no to jak mówię, to jest taki as, który sypie z rękawa kolejne asy, a ma wszystkie atuty tam pochowane w rękawach odnośnie bronienia doktryn Kościoła Rzymskokatolickiego, także tam leci jak z rękawa. Co to by było, gdyby Barbara trochę czasu znalazła? Mój Boże. Jakie by to były komentarze? Zresztą, kto śledził moje nagrania, to wie, do jakich fantazji jest zdolna Barbara. Więc tu pisze Jolanta do Barbary. Miłego dnia w pracy życzę i uśmiechniętych kolegów i koleżanek. Nawzajem. No i wchodzi do akcji teraz Herciu. Herciu tu teraz pisze. Mateusza 27 rozdział, 52 i 53 wers. Męka i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Jezus na Golgocie, po śmierci Jezusa groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli oni do miasta świętego i ukazali się wielu. No więc ja odpisałem tutaj, Herciu, przestań w bajki wierzyć. W Ewangelii Mateusza tak jest nabąknięte, a gdzie drugi i trzeci świadek? Poza tym od czasów Adama do zmartwychwstania Jezusa powinno być przepełnione to miasto tymi rzekomo zmartwychwstałymi. A tu ponoć jakaś garstka paru ludzi. Daj spokój. No taka jest prawda, przecież to powinno być takie wydarzenie, jeśli miało być zmartwychwstanie, to powinno być tak huczne zmartwychwstanie, że ono hucznie powinno być trąbione przez apostołów, których nawracali przecież pogan, prawda? No to takie świadectwo. No przecież to takie całe miasto zmartwychwstałych ludzi tam, to nie tylko apostołowie by o tym pisali, ale wszelkiego rodzaju żydowscy kronikarze, no to a nawet i rzymscy kronikarze, no to by w każdych kronikach można byłoby to znaleźć dzisiaj. Czy rzymskich, czy żydowskich. No to powinno być wydarzenie, jak to się mówi, na skalę światową. Nie? Zmartwychwstanie. No najwidoczniej ktoś tam sobie coś tylko tak napisał, wiedząc jak, no, znowu to przysłowie, zwycięzcy piszą historię, nie?
Mamy już tą świadomość, ile słów jest w przekładach biblijnych usuniętych, dodanych, przemienionych i tak dalej. No więc czytamy dalej. Modyfikaty, jak zwykle. Czyli powiadasz, by nie wierzyć, bajka, bujda, fałsz, kłamstwo, tak? Bąknięte, czyli nawet Duch Święty nie jest świadkiem. A jak Jezus mówił, to mówił sam od siebie, czy Bóg przez niego przemawiał? Też nie był wiarygodny, bo nie miał świadka. Post scriptum. Dobrze, że jesteś, Romuś, po wakacjach zwarty i gotowy, zdrów. Witaj. Ja już mówiłem, tutaj nabąknę znowu też i ja teraz tutaj, że jest taka mentalność utwierdzania ludzi, żeby wierzyli we wszystko, co pisze w Biblii, bo autorem przecież Biblii jest sam Bóg, prawda? Albo się mówi, że no Duch Święty jest autorem Biblii, że to ludzie natchnieni Duchem Świętym, czy tam pod wpływem, działaniem Ducha Świętego spisywali te wydarzenia. No ja powiem, mogło tak być, jeśli chodzi o oryginały, których nikt nie ma tych oryginałów, a śmiało powiem, że dzisiejsze przykłady biblijne, które są kopią kopii, które były tysiące razy kopiowane, z pewnością ci ostatni koptyści, którzy teraz kopiowali, drukują te przykłady biblijne, z pewnością nie były to przykłady pod nadzorem Ducha Świętego, a tym bardziej pod natchnieniem Ducha Świętego. No ale dobra, czytamy dalej, idziemy dalej. Dlatego trzeba uważnie patrzeć, co czytamy i rozumnie badać, jak się rzeczy mają. Więc tak, dalej Barbara pisze, Herciu. Ukazali się, a to znaczy, że była to chwilowa manifestacja. Chwilowa manifestacja. Abba, da. Ja piszę do Hercia, tak? Wszystko badajcie, a co logiczne zachowujcie. Widzicie, w Biblii Tysiąclecia jest tak w sposób durny, to ten werset przetłumaczony, bo pisze w Biblii Tysiąclecia, że wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. No, kiedy apostoł Paweł głosił Berejczykom Jezusa na podstawie proroctw w prawie u proroków i w psalmach, to Berejczycy badali, czy tak rzeczywiście jest napisane, prawda? Czyli przyjmowali głoszoną przez apostoła Ewangelię na podstawie rozumnego sprawdzania, czy prawdy, które głosi apostoł Paweł, mają potwierdzenie w piśmie. Nie przyjmowali to na ślepą wiarę, tylko po prostu poprzez logiczne studium biblijne sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. I teraz mówiąc, że ktoś badając pisma przyjmuje coś, co jest szlachetne, to jest jakieś takie no, strasznie wykrzywione i pokraczne, prawda? Takie sformułowanie, bo jeśli ktoś szuka prawdy i bada uważnie tą prawdę, to zachowuje to, co jest prawdziwe, a odrzuca to, co jest fałszywe, a nie, że zachowuje to, co szlachetne. No nie można zachować jakiegoś wersetu, bo on jest szlachetny. Werset albo jest prawdziwy, albo jest fałszywy, a nie, że jest szlachetny. Ale dobra, coś tam komuś się pomyliło chyba ze szlachtą, która jak kurde se popiła to szablę w dłoń i do boju. No tacy byli szlachetni szlachcice. Ale dobra. No to ja piszę do Barbary. Któremu apostołowi się ukazali? Ci zmartwychwstali ponoć, nie? W Ewangelii Mateusza opisani. Bo żaden o nich nie wspominał, czyli żaden apostoł. No i pisze, nie lej wody. A Barbara mi odpisuje. A oto zasłona przybytku, czyli dokładnie to, co wcześniej zacytował Herciu. Ja poprosiłem ją, żeby mi pokazała, gdzie takie nauki są w listach apostolskich, prawda? Albo może no jeszcze w innych tam Ewangeliach. A ona mi z powrotem podaje to samo. A oto zasłona
przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli oni do miasta świętego i ukazali się wielu. Wielu i żaden apostoł o tym, kurde, nic nie pisał. Apostoł Paweł, kiedy ukazał mu się Jezus Chrystus, to potem, kiedy się skontaktował, prawda, spotkał z apostołami, o tym wydarzeniu opowiedział, prawda. Jakoś dziwnym trafem wygląda na to, że żaden apostoł drugiemu apostołowi, czy swoim uczniom, innym ewangelistom, nic na temat tego nie mówią, że ujrzeli wraz ze zmartwychwstałym Jezusem, ujrzeli też zmartwychwstałych innych martwych. No nic na ten temat nie piszą apostołowie. No to tutaj Heczyk pisze tak. Roma Romeo, tak wołamy. Post scriptum, dobrze, że jesteś, ładnie tu pokazując swoją niewiarę, nieznajomość Słowa Bożego i wiarę w swój rozum jedynie. No i dlatego powstało to nagranie odnośnie tych komentarzy Hercia, który jeszcze jeden będzie, który tam będzie oczywiście po prostu, no, sami zobaczycie, co będzie w następnym komentarzu. I teraz tak, ja piszę do Barbary. Zawsze byłaś asem w manipulacji kłamstwem i fałszem. Pokaż drugiego i trzeciego świadka. Może uda ci się odnaleźć coś odnośnie tego wydarzenia w listach apostolskich. Jak znajdziesz, to daj mi znać. No i Harczuk pisze. Nie, nie, w to nie wierz. To bajki, jedynie bąknięcie. Przecież nie ma drugiego świadka. To bajki, to słowa Adamczyka Romana. I on w Słowo Boże niby wierzy. Wierzy w to, co rozumie. A jak nie rozumie, to już nie wierzy. To taka nowa wiara, jak rozum rozumie, to się wierzy. A jak nie, to już nie ma wiary. Widzę, Herciu, przesiąknąłeś naukami Alberta, który przecież cały czas protestantom zarzuca, że oni uprawiają kult rozumu i brak im wiary. Uprawiają protestanci kult rozumu. Okej, okay. No i teraz tutaj Herciu do mnie pisze. Przecież Rzymianie to nawet widzieli i powiedzieli, ten był prawdziwym Synem Bożym. I ukazali się święci zmartwychwstali setkom ludzi, a świadczy o tym Duch Święty. Widzę, śmiech cię ogarnia i szyderstwo i nie dziwi mnie to, bo nigdy u ciebie nie było wiary, tylko to, co rozum ci podpowiadał. Szkoda mi cię, Roman, no ale taka twoja wiara, droga. Nawróć się, bo dni niewiele pozostało. Twoja niewiara jest przerażająca i porażająca, jak można być takim obłudnikiem, a jednak można. I uciekł, pokasował komentarze. No, żadnych komentarzy nie kasowałem. Są wszystkie te, które napisałem, są. I teraz zobaczcie, co tutaj Herciu dalej kombinuje. Pisze tak. Przecież Rzymianie to nawet widzieli i powiedzieli, ten był prawdziwym Synem Bożym. I ukazali się święci zmartwychwstali setkom ludzi. No aż muszę to sprawdzić, bo naprawdę tutaj pisze tak. Gdzie to było? Chyba nie to, co trzeba było. Ten był Synem Bożym. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. To nie pisze, że było wiele setek ludzi było. Nie wiem, skąd ty te setki ludzi wziąłeś? No nie, no nie wiem, skąd ty to wziąłeś, te setki ludzi, no ale jedziemy dalej. Czyli tu mi teraz Herciu zarzuca, zobaczcie, widzę, śmiech cię ogarnia i szyderstwo i nie dziwi mnie to, bo nigdy u ciebie nie było wiary, tylko to, co rozum ci podpowiadał. Szkoda mi cię, Roman, no ale taka twoja droga. Nawróć się, bo dni niewiele pozostało. Twoja niewiara jest przerażająca i porażająca, jak można być takim obłudnikiem, a jednak można. No i tu teraz tak pisze, u ciebie się nic nie zmieniło, bo dalej służysz szatanowi. U wiernych Bogu się zmieniło, tak jak obiecał Jezus. Tutaj co pisze jeszcze do mnie? Pytasz o świadków Boga czy Jehowitów? Dla heretyków twojego pokroju możemy mieć w tym temacie dylematy. W końcu herezja idzie w parze z głupotą i niewiedzą.
No i tutaj piszę do wszystkich to samo, ten majowy chłopiec. To pomijamy. No to wszędzie to samo wypisuje. Do mnie to samo wypisuje. No i Barbara pisze do Hercia. Przyganiał kocioł garnkowi, a sam usmolony. No przyganiała, jak to u nas się mówiła? Przygania motyka gracy, a oba jednacy. Jednakże nie porównuj mnie do Hercia, Barbara. Usmolony kocioł to może być Herciu razem z wami. Ja właśnie jestem w trakcie wybielania, oczyszczania się duchowego. A wy w waszym duchu się dalej smolicie. Więc tak, no i tutaj właśnie dlatego tytuł nagrania jest... Aha, jeszcze Artur dołączył. Diabeł też ma swoją logikę. No i bardzo dobrze, bo właśnie w życiu mamy postępować rozumnie. Po to Stwórca stworzył nam rozum, prawda, żebyśmy go używali. No i tu ja piszę do Hercia. No to jest właśnie szachmat dla Hercia. I w taki sprytny sposób jakieś cwane lisy wykiwały człowieka, twierdząc, że ma się kierować wiarą, a nie rozumem. Zobacz, tu jest Herciu dla ciebie szachmat. A teraz Herciu, odpowiedz, czemu nie uznajesz transubstancjacji? Twój rozum ci nie pozwala, czy brak ci wiary? Obłudniku. I kto jest obłudnikiem? Piszesz do mnie takie brednie, zobacz tutaj. Do mnie żeś napisał, tak. Tu w końcówce, tak, oczywiście. Widzę śmiech cię ogarnia i szyderstwo i nie dziwi mnie to, bo nigdy u ciebie nie było wiary, tylko to, co rozum ci podpowiadał. Szkoda mi cię, Roman, no ale taka twoja droga. Nawróć się, bo dni niewiele pozostało. Twoja niewiara jest przerażająca i porażająca, jak można być takim obłudnikiem. Ciekawe, kto tu jest obłudnikiem. Bo rano jeszcze, bo to było wszystko wczoraj rano pisane, praktycznie. Widzicie, komentarze dwa dobę temu były pisane i Herciu mi nie odpowiedział na ten komentarz, w którym dostał szachamata i wyszło, kto jest obłudnikiem. Proszę bardzo. Jeszcze raz przeczytam ten komentarz do Hercia. A teraz Herciu, odpowiedz, czemu nie uznajesz transubstancjacji? Twój rozum ci nie pozwala, czy brak ci wiary, obłudniku? No i praktycznie to był chyba mój, tak, ostatni mój komentarz, który rano było 66 komentarzy, a teraz jest 67, więc zobaczmy, kto napisał. Ja stawiałem, że pisze Herciu, no ale mogę się mylić. A, to dziwne, nie ma komentarza, a pokazuje 67, a przecież było 66 rano. No cóż, nie ma, być może ktoś już usunął. Bo ja pamiętam, było 66 komentarzy, a jest 67. Załadujemy stronę. O, jeszcze raz, dla pewności zobaczmy, czy jakiś komentarz się jeszcze pojawił pod moim komentarzem, czy nie. No nie, mój jest ostatni, ale mój był 66. No dobra, to teraz na zakończenie, bo tytuł jest... Rozum czy ślepa wiara? Zobaczcie, ja przecież tutaj nie muszę wam teraz przedstawiać apostoła Pawła od strony tego, że on był bardzo świetnie wykształcony, znał bardzo dobrze, widać, literaturę też grecką, co za chwilę pokażę w wersecie, znał tych filozofów greckich, znał kulturę grecką, znał oczywiście i swój język. No i ogólnie rzecz biorąc, tak wykształcony człowiek, on nie brał wiary w taki sposób, jak to dzisiaj naucza się w kościołach. Apostoł Paweł brał wiarę w sposób świadomy, czyli rozumny. Jeśli coś było logiczne, najwidoczniej zgadzało się z jego tokiem myślenia, rozumowania, to wtedy taką wiarę przyjmował.
z pewnością nie przyjmował, tak jak to dzisiaj ma miejsce w Kościele rzymskokatolickim, gdzie dogmaty, które powstały, są przyjmowane, mimo to, że nawet sami księża ich nie rozumieją. Sami nawet dzisiejsi teolodzy nie rozumieją tych dogmatów, które powstały tam tysiące lat wcześniej. Oni tych dogmatów nie rozumieją, ale je głoszą. I twierdzą, że trzeba w nie wierzyć. I oni to przyjmują na wiarę. Tego, czego nie potrafią przyjąć rozumem, doszli do wniosku, że można rozum zastąpić ślepą wiarą. I czego nie można przyjąć rozumem, bardzo w sposób prosty można przyjąć wiarą. I tak się właśnie naucza parafian. W ogóle w kościołach katolickich czy protestanckich w ten sposób się właśnie ludzi naucza. I ja wam powiem, że ja słuchałem, bo na przykład, potem wam jeszcze pokażę, ale odnośnie, no dobra, to może później. O, dobrze się przełączyło. Jesteśmy przy apostole Pawle, no to zobaczmy sobie na przykład pierwszy, to był chyba tak, czy to był drugi, chyba drugi list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. I zobaczcie, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. W innych przekładach biblijnych jest napisane, tak jak w Biblii Brzeskiej jest napisane po prostu rozumu. Rozumu, po prostu zdrowego rozsądku. No, chodzi po prostu o zdrowe rozumowanie rzeczy, prawda? I to pisze apostoł Paweł. I teraz zobaczcie, przejdźmy sobie teraz do Tytusa. I tutaj sobie zobaczmy na samym początku, ja wam przeczytam. Tu, o przełożonych kościołach na Krecie. Zobaczcie. Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów, jak ci zarządziłem. Może nim zostać. Jeśli ktoś jest bez zarzutu, mąż jednej żony mający dzieci wierzące, nieobwiniane o rozpustę lub niekarność. Biskup bowiem winien być jako włodarz Boży człowiekiem bez zarzutu, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, niechciwym brudnego zysku, które to ma miejsce dzisiaj w kościołach protestanckich i w kościele katolickim. Jest brudny zysk. Prawda? Czyli widzimy, że mam się kierować zdrowym rozsądkiem. Czytamy dalej. Lecz gościnnym, miłującym, dobrorozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. Czytamy dalej. Jest bowiem wielu krnąbrnych, gadatliwych zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku. Kto takie nauki przyjmują? No ludzie, którzy biorą coś na wiarę, nie badając i nie sprawdzając, czy tak się rzeczy mają. Powiedział jeden z nich, zobaczcie, bardzo dobrze apostoł Paweł znał tych filozofów greckich. Powiedział jeden z nich, ich własny wieszcz. Kreteńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy, leniwe. Świadectwo to jest zgodne z prawdą, dlatego też karć ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze. W zdrowej wierze, polegającej na zdrowym, rozumnym przyjmowaniu prawdy. Nie zważając na żydowskie bajki czy nakazy ludzi odwracających się od prawd. Widzicie, pełno było różnych opowieści, które można było przyjmować na tak zwaną ślepą wiarę właśnie.
O, i kiedy Wam już to pokazałem, to teraz chcę przejść jeszcze do jednej takiej bardzo ciekawej rzeczy, którą Wam właśnie chcę pokazać. Odnośnie niebrania rzeczy na ślepą wiarę. Jak wiecie, w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza są tak zwane rodowody, a dokładnie rodowód. Rodowód Jezusa Chrystusa. Oba te rodowody są ze sobą sprzeczne. To, co mnie dziwi, to jak to możliwe, skoro autorem Biblii ponoć jest Duch Święty, który oddziaływał na ludzi. Mówi się, tak jak powiedziałem wcześniej, że przecież ludzie spisujący Biblię spisywali ją pod natchnieniem Ducha Bożego, no albo Ducha Świętego. Więc ja rozumiem różne sprzeczności, które są w Biblii, ale tej sprzeczności naprawdę nie mogę zrozumieć, bo mogą być różne sprzeczności. Ale odnośnie rodowodu Jezusa Chrystusa, dyktowany pod wpływem, działaniem Ducha Świętego, no nie może się różnić. A więc prawda jest tylko jedna. Jest tylko jedna możliwość. Prawda? Jest tylko jedna możliwość. Że z pewnością te dwa rodowody nie są prawdziwe. To jest ta prawda. Bo nie mogą być dwie rzeczy sprzeczne ze sobą i będąc jednocześnie prawdą. Prawda? No, jest jakiś fałsz. Druga prawda to jest taka, że prawdopodobnie oba te rodowody nie są prawdziwe. No ale przyjmijmy, że Ewangelista Mateusz i Ewangelista Łukasz pisali to pod natchnieniem Ducha Świętego. Tyle tylko, że tak jak powiedziałem, nie zaprzeczam temu, mogło to być odnośnie oryginałów, których nie znamy. Mając do dyspozycji dzisiejsze kopie, które już, żeby się nie powtarzać, są to kopie kopii tysiąc razy kopiowanych, nie dziwi mnie to, że w Biblii jest wiele sprzeczności, ale to bardzo wiele sprzeczności. I z pewnością ci ostatni, którzy kopiowali z kopii, z pewnością nie byli natchnieni Duchem Świętym i nie było to pod nadzorem Ducha Świętego. Z pewnością, bo inaczej to jest niemożliwość, żeby było tyle sprzeczności. W samych przykładach katolickich, już nie mówię, że się są sprzeczności między wydaniami protestanckimi a katolickimi. Nie. Wystarczy sobie wziąć te, które są do dyspozycji, przykłady biblijne mające imprimatur Kościoła rzymskokatolickiego i one między sobą się różnią. Mówię tu o polskich przykładach. A teraz jak weźmiemy polskie przykłady katolickie, żeby jeszcze je porównać z włoskimi przykładami katolickimi, to są jeszcze różnice kolosalne. Ten sam Kościół ponoć, ten sam duch, który w nim działa, a przekazuje różne prawdy wiary. Niesamowite. Ale więc jeszcze jedno, bo mnie to dziwi, że ewangelista Łukasz, który jak wiemy był towarzyszem w podróżach misyjnych apostoła Pawła, no nie chcę powiedzieć, że był może jego uczniem, prawda? Ale skoro napisał Dzieje Apostolskie, spisując czego nauczał apostoł Paweł, to z pewnością musiał o tej nauce apostoła Pawła też wiedzieć. A mianowicie to będzie też pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział i zobaczcie tutaj. Jak poleciłem ci, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, tak polecam teraz, abyś nakazał niektórym zaprzestać, uwaga, zaprzestać głoszenia nauki odmiennej, a także, uwaga, zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Widzicie, apostoł Paweł wyraźnie tutaj zabrania już głoszenia jakichś baśni odnośnie rodowodów. Apostoł Paweł nigdzie
nie napisał rodowodu Jezusa Chrystusa. Dziwnym trafem też tego nie zrobił ani apostoł Piotr, ani apostoł Paweł, ani apostoł Jan. Dziwnym trafem tylko Ewangelia Mateusza i Łukasza rozpoczyna się jakimiś rodowodami. Na przykład ewangelista Marek od razu rozpoczyna działalność Jezusa Chrystusa od momentu jego chrztu w Jordanie, prawda, udzielonego przez Jana Chrzciciela. Także dziwi mnie to, że mimo to, że znał nauki apostoła Pawła Łukasz, gdzieś tam zaczął, widzimy, w tych baśniach genealogicznych grzebać się, zajmując. No i wyszło to, co wyszło, że napisał genealogię, rodowód Jezusa Chrystusa, który jest sprzeczny z rodowodem napisanym przez ewangelistę Mateusza. Także na zakończenie... A, jeszcze bym zapomniał. Bardzo ciekawa rzecz, no właśnie by mi uciekła, to mianowicie... Zobaczmy sobie do katechizmu Kościoła katolickiego, bo to jest bardzo warte uwagi. Zobaczcie. W niniejszym paragrafie zostanie krótko wyłożone, w jaki sposób została objawiona tajemnica Trójcy Świętej. Uwaga! Jak Kościół sformułował naukę wiary o tej tajemnicy. Widzicie, macie czarno na białym napisane, że nie jest to nauka sformułowana przez apostołów i za czasów apostołów. Kościół wyraźnie wam mówi, że to Kościół sformułował naukę wiary o tej tajemnicy Trójcy Świętej. I przejdźmy jeszcze do następnego punktu. Gdzie to było? Chyba tutaj. 253 chyba. Czekajcie, przeleciałem. Poczekajcie, bo jeszcze tu jest bardzo, jeden bardzo fajny artykuł. Nie, no musiał być wcześniej, więc tak. Gdzie to było? O, 251, zobaczcie. Dla sformułowania dogmatu Trójcy Świętej Kościół musiał rozwinąć własną terminologię za pomocą pojęć filozoficznych. No i rzeczywiście, jeszcze gdzieś w katechizmie pisze, nie chcę mi się teraz szukać, że tajemnicy o Trójcy Świętej żaden człowiek nie jest w stanie pojąć. Ja się z tym stwierdzeniem zgadzam. Tyle tylko, że dlaczego narzuca się nam tą tajemnicę przyjmować nie poprzez rozum, ale poprzez jakąś ślepą wiarę. Tak jak powiedziałem, sami teologowie nie potrafią tego wytłumaczyć, bo co teolog, to inaczej to określa i mówi. Tak, znany wam zresztą bardzo dobrze były ksiądz, bardzo dobrze znający Biblię, bardzo dobrze znający dogmaty, a nawet i dokumenty, całą naukę Kościoła rzymskokatolickiego, czyli były ksiądz, który teraz jest pastorem. Wiecie, o kim mówię, prawda? Fabian Błaszkiewicz. Zrobiłem nagranie, może potem zostawię link. Jak posłuchacie, jak tłumaczy Trójcę Świętą Kogiel Mogiel, przypuszczam, że on sam nie wiedział, co mówi. Bo tego się nie da naprawdę wytłumaczyć w sposób rozumny i logiczny, no bo to jest wymyślone. No to jest wymyślone. Także no, kończąc to nagranie, bo wyszło 50 minut, tytuł jest taki, jak jest właśnie: Rozum, a ślepa wiara. Można by powiedzieć, że wiara jest pewnym zrozumieniem, więc wiarę można przyjąć przez rozum. Nie można przyjąć wiary przez wiarę, czyli przyjmować wiarę
sposób ślepy, prawda? No nie można pewnych prawd bożych przyjmować na tak zwaną ślepą wiarę, czyli czegoś nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć, potwierdzić, ale wierzymy w to, że tak jest, bo tak ktoś naucza, prawda? I każe nam w to wierzyć. Mówię to o Kościele oczywiście rzymskokatolickim, o ich dogmatach, które nie da się w żaden sposób wykazać w nauce apostołów, ani w Starym Testamencie, ani w Nowym, ale jednak, że parafianie w to wierzą, no bo tak naucza Kościół i że to jest tradycja, która już ma no, tysiące lat. Ale to, że tysiące lat ktoś naucza kłamstw, to nie oznacza, że dlatego tylko, że jest taki staż pracy tych księży przez 2000 lat, nie oznacza, że mamy wierzyć w to, co te 2000 lat wałkują, te kłamstwa. Zresztą tak jak mówiłem już ostatnio w nagraniach, na dzień dzisiejszy świadomość ludzi wzrosła dzięki dostępowi do wiedzy i niestety, jak to się mówi, no, kłamstwo ma krótkie nogi, jeśli tak można powiedzieć odnośnie Kościoła rzymskokatolickiego, lepsze by było stwierdzenie, że oliwa zawsze sprawiedliwa, na wierzch wypływa, tak? Wcześniej czy później na wierzch wypływa. Prawda ma krótkie nogi. I jeszcze jedno takie było powiedzonko, nie? Ale w każdym razie, no, znacie te powiedzenia, także wcześniej czy później szydło z worka wyjdzie, no i wylazło. Wylazło. Dziura w tym worku jak cholera i teraz Kościół nie wie, jak ją załatać. No to łatuje ją, sprzymierzając się teraz z kościołami protestanckimi. Teraz będzie się robić uniformę, będzie się łączyć te kościoły w jedność. No i trzeba teraz będzie stworzyć nową dogmatykę, połączyć, pogodzić i tak dalej, nie? Kościół potrafi się wtopić w inne tam jakieś denominacje, trochę je tam przytopić, wytopić po swojemu i stworzyć nową religię. Dobra, to tyle w tym nagraniu. Dziękuję za Waszą uwagę.